Transfery przeprowadzone przez Monako miały drużynie pomóc. W meczu przeciwko Strasburgowi nie widzieliśmy tego, wręcz przeciwnie, było jeszcze gorzej. Zapraszam na odcinek. Strasznie ogląda się w tym sezonie Monako. Zespół ewidentnie nie ma szczęścia i drużyna zdaje się, że nie jest nawet o krok bliżej wyjścia z kryzysu. To, co pokazali Naldo i Fabregas, nie napawa optymizmem. Zwłaszcza szczególnie wykazał się brazylijski obrońca, 36 lat na karku, ogromne doświadczenie i niemałe umiejętności, a jednak już w 7 minucie spotkania otrzymuje czerwoną kartkę za faul wykonany z premedytacją na zawodniku wychodzącym na sytuację sam na sam z Benaglio i wylatuje z boiska. Ledwo zaczął, a już będzie pauzował i można powiedzieć, że zburzył tym zagraniem cały misterny plan Henry'ego na mecz. Cesc Fabregas też się nie popisał. W 63 minucie dał sobie odebrać piłkę we własnym polu karnym, a chwilę później Ibrahim Sissoko pięknym strzałem w okienko podwyższył na 3-1 dla Strasburga. Beznadziejnie. Zresztą nasz Kamil Glik również nie rozegrał dobrego meczu, wiadomo. Czerwo dla Naldo trochę narobiło bałaganu, ale polski stoper jeszcze w tej sytuacji zarobił żółtą kartkę za bezsensowne dyskusje z sędzią i musiał uważać do końca spotkania, żeby też przedwcześnie nie zejść z boiska. Bezpośrednio przy stratach goli nie zawinił, ale na nim spoczywa obowiązek dyrygowania obroną Monako, a jej po prostu nie było w meczu albo była w lesie. Czwarta bramka dla Strasburga to kompromitacja całego zespołu, gdy po pięknym rajdzie omijając przeciwników jak tyczki, piłkę w bramce umieścił Ludovic Ajorc. Także ogólnie Glik zaliczył kolejny słaby występ, tak samo zresztą jak całe Monako, które pozostaje wciąż na przedostatniej pozycji w tabeli ligowej. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Monako jeszcze w tym sezonie wyjdzie z kryzysu. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!